bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z kolejnym testem. To będzie test pierwszego wrażenia oraz na żywo. Podkład L'Oreal Lumimagic Light Infusion Foundation. Ja mam, słuchajcie, w kolorze W3 Golden Linen. W3 czy D, to jest też jeszcze tutaj tak oznakowane. One mają takie dość dziwne oznakowania. I powiem Wam szczerze, że tego podkładu, nie wiem, on chyba został już naprawdę wycofany, bo ani w Rossmanach, ani chyba w Naturze nie widziałam, nie sprawdzałam, tylko w Hebe, czy on jest, ale chciałam go kupić na tych przecenach właśnie w Rossmanie i wtedy dopiero zauważyłam, że tego podkładu już po prostu nie ma w szafie kompletnie. Kiedyś, rok temu chyba jak były te przeceny, też chciałam kupić ten podkład i wtedy w ogóle zobaczyłam, że są bardzo złe kolory. Ta szafa tam kolorystyczna była bardzo źle, ponieważ ciepłe kolory oznakowane właśnie literką W zaczynały się od W5 i W6, czyli były to bardzo ciemne kolory, a wszystko jaśniejsze to było, wiecie, w nazwie z Rose i tak dalej, a ja się strasznie wystrzegam tego typu właśnie podkładów. Ale kiedy przeszukałam internet, to zobaczyłam, że ogólnie są dostępne ciepłe kolory jaśniejsze, tutaj właśnie mamy W3. I taki kolor W3 był u nas dostępny, nie wiem czy dalej jest na Allegro lub w drogerii Ezebra, bo to chyba Ezebra na Allegro miała wystawiony ten właśnie podkład w tym kolorze W3. Natomiast jak ja szukałam jakiś czas temu, to był ten kolor już niedostępny. Nie wiem jak jest teraz, słuchajcie, z dostępnością tego. Ja mój podkład mam kupiony na takiej giełdzie kosmetycznej. Tam są takie stoiska i tam mają też bardzo często kosmetyki, które są tak u nas niedostępne lub które są w ogóle firmy, które są też niedostępne. To tak jakby były właśnie stoiska takich drogerii jak właśnie Ezebra czy kosmetyki z Ameryki. Chciałam wejść w ogóle na stronę producenta, przeczytać o tym podkładzie. To powiem Wam, że na loreal.pl nie znalazłam o tym podkładzie nic, ale na Visage'u jest opis tego podkładu. Jest to pierwszy rozświetlający podkład, który natychmiastowo rozświetla cerę oraz jednolicie pokrywa skórę, wydobywając jej naturalne światło. Technologia płynnego światła zastosowana w podkładzie Lumimagic sprawia, że skóra zyskuje nawet 30% więcej blasku, a błyszczenie jest w pełni zredukowane. Lumimagic to również nawilżenie, idealne krycie oraz 12 godzin magicznej trwałości. Cena to 60 zł za 30 ml i on ma, słuchajcie, SPF 18, tak jest napisane tutaj na tej właśnie buteleczce. U mnie ten podkład jest jeszcze zaklejony, ja go w ogóle jeszcze nie próbowałam, także zobaczymy jak on sobie poradzi. Ja na pół twarzy nałożę go pędzlem tym z Real Techniques, a na pół twarzy gąbką też z Real Techniques. No to teraz odkleimy. Jak możecie zobaczyć, konsystencja jest dość płynna. Myślę, że może być kolorystycznie dla mnie dobry. Moja cera jest teraz trochę opalona i taka ocieplona, bo byłam właśnie parę razy na solarium. To może zacznijmy, ja sobie go po prostu nałożę. Pierwsza to jest taka dość cienka warstwa. Powiedziałabym, że po tej jednej warstwie on wyrównał mi po prostu kolory. Nie kryje jakoś po tej pierwszej warstwie, wiecie, super, że jest to mocne krycie, ale jeżeli miałabym wybierać, czy jest to lekkie krycie, czy średnie, to bardziej zbliżałabym się do średniego. Tak jak mówię, bardzo ładnie wyrównał mi kolory na całej twarzy. Jest, ma bardzo fajny, ciekawy, ciepły kolor. Najbardziej tutaj mi przebijają tylko po prostu moje rumienie na polikach, ale to po prostu w tych miejscach muszę sobie zawsze dokładać. Na czoło prawie nie, bardzo mało naniosłam podkładu, ale w ogóle ma bardzo takie świeże wykończenie, bardzo fajny taki daje świeży wygląd, ale to też może być zasługa gąbki. Dlatego teraz nałożę na drugą część pędzlem. Thank you.
podkład nałożony pędzlem. No gąbką prezentuje się o wiele, wiele, słuchajcie, ładniej. Ma bardziej takie jednolite wykończenie. Tutaj jest troszkę bardziej widać strukturę skóry. Tutaj jest bardziej wygładzona skóra, ale pędzlem, co już jest oczywiście wiadome, jest większe krycie, nawet te moje zaczerwienienia tutaj praktycznie już bym nie musiała nic dokładać, a tutaj to zaczerwienienie cały czas widać, także właśnie tak jak, ale to już wiadomo, że pędzlem zawsze, słuchajcie, uzyskamy większe krycie. Jeżeli chodzi o świetlistość i zdrowy wygląd tego podkładu, to po nałożeniu tego pędzlem wygląda to równie dobrze i równie świeżo. Ja teraz, słuchajcie, dokończę swój makijaż, podokładam tutaj, gdzie muszę podokładać i zaraz do Was wrócę. Tak, słuchajcie, prezentuje się podkład, kiedy go podokładałam trochę tutaj. Tutaj go nie dokładałam, ale poprawiłam to wykończenie po prostu gąbką i minimalnie dołożyłam go na czole i na nosie. I powiedziałabym, słuchajcie, że jest to naprawdę dla mnie to jest w ogóle wystarczające krycie. To nie jest jakieś takie full coverage. To nie ma takiego krycia jak na przykład ten Liren Double Cover. Ale na wakacje, bo ja, mi chodziło o taki podkład na wakacje właśnie, taki fajnie rozświetlający, który będzie tak właśnie rozpromieniał moją twarz, to wydaje mi się, że ma średnie do, może nie do pełnego, ale do prawie pełnego krycia. Naprawdę wydaje mi się, że jest to wystarczające krycie dla wielu osób. Ja mam dużo, wiecie, jakichś piegów, zaczerwienień i to mi fajnie, na przykład piegi dalej mi tak trochę widać, ale to wydaje mi się, że to mi się na przykład coś takiego podoba. No to teraz już naprawdę idę dokończyć makijaż. Chciałabym Wam tylko pokazać, jak wygląda już skóra z podkładem, po prostu tak jak chciałam, żeby, tak jak po prostu to zakończyłam ten... Czasami po prostu chcę powiedzieć tyle rzeczy, mam ich w głowie tyle, że już to zaraz powiem i zaczyna mi się język plątać. No dobra, ale idę już teraz dokończyć makijaż, zaraz do Was wracam. Prezentuje się wykończony już makijaż. Ja całą twarz przypudrowałam, słuchajcie, tym Stay Mattem w kolorze transparentnym. Muszę Wam powiedzieć, że na chwilę obecną jestem szczerze bardzo zadowolona z tego podkładu. Odpowiada mi jego kolor, odpowiada mi jego krycie, jest kompletnie wystarczające, jest naprawdę dość, uważam, mocne. No i przede wszystkim wykończenie, takie piękne, świetliste, letnie, och, po prostu same ochy i achy póki co. Zobaczymy, jak będzie sprawował się w ciągu dnia. Jest godzina 15:10. Zobaczymy, pobędę w nim nie wiem ile godzin. Przyjdę do Was z, po prostu z podsumowaniem, czy się ściera, czy się, wiecie, jakoś nie zważy. No nie wiem, nie mam pojęcia. Bo muszę Wam powiedzieć, że w ogóle na naszym polskim YouTubie jest naprawdę niewiele recenzji tego podkładu. Chyba są tylko dwie. Jedną z nich zrobiła Hania. Jest też jeszcze jedna, ale nie widziałam, bo nie znam tej dziewczyny. W każdym bądź razie tutaj macie po prostu, że tak powiem, zaprezentowany trochę ciemniejszy kolor. Bardzo fajny zresztą kolor, bo naprawdę jest on fajny, ciepły, ale nie jest, wiecie, jakiś taki... jakiś pomarańczowy czy coś takiego. Właściwie po moim ostatnim filmie, no czy ścięłam włosy, że ścięłam włosy, tak, ścięłam włosy, a właściwie wyrównałam swoje włosy do po prostu do tych, które miałam tak z przodu. Ja miałam w ogóle trzy długości. Z tyłu miałam krótkie, bo kiedyś byłam ścięta na boba. Tutaj miałam dłuższe, a na samym przodzie, bo na przykład te włosy są kompletnie nieruszone, takie były krótkie, dlatego miałam takie tu krótkie, tu długie i tu krótkie i postanowiłam je po prostu, wiecie, wyrównać do jednej długości. Bardzo fajnie się czuję w tej fryzurze i chociaż przez to, że mam tak fajnie się teraz ścięte włosy, a nie takie, wiecie, zapuszczanie na siłę trochę nie ma sensu i ciągle przez to, przez tamte ścięcie i przez tamtą taką ani długą, ani krótką długość nie nosiłam ich w ogóle rozpuszczone, tylko ciągle były związane. Teraz praktycznie większość czasu chodzę właśnie w takich krótkich włosach, chociaż zastanawiam się też, czy nie przedłużyć sobie włosów. Myślałam tym razem o mikroringach. Jeżeli znacie jakieś sklepy, jeżeli znacie jakieś taki, jakieś fajne sklepy, oczywiście chodzi mi o sklepy internetowe, z włosami,
z mikroringami, najlepiej, żeby miały te takie odsiążniki, które tak łatwiej, chciałabym to zrobić sama, chciałabym Wam też się z tym podzielić, to dajcie mi koniecznie znać i do zobaczenia za parę godzin. Hej, witam Was po około ponad chyba 7 godzinach, bo obecnie jest godzina 22:25. Także podkład mam na twarzy ponad 7 godzin. Mówimy tutaj cały czas o L'Oréal Lumi Magique w kolorze W3. Jeżeli chodzi o to, jak podkład sprawdził się na mojej twarzy, to możecie zobaczyć, on mi się nigdzie nie starł, nawet po prostu w okolicy nosa. Może po prostu jakoś, nie wiem, nie dotykałam go wyjątkowo tego właśnie dnia. Ale ogólnie nie starł mi się kompletnie nigdzie, nie sproszkował mi się, co z niektórymi podkładami się niestety dzieje. Nigdzie mnie nie przesuszył, nic mi nie podkreślił, co nie powinien podkreślać. Jestem po prostu w 100%, póki co na takie pierwsze wrażenie, z niego bardzo naprawdę, słuchajcie, zadowolona. Bo wiecie, czasami po takim dłuższym użytkowaniu zmienia się zdanie na temat właśnie danego podkładu, ale na taki pierwszy rzut oka nie widzę u niego żadnych minusów. Jest trwały, może właśnie tylko sprawdzę, czy on wytrzymuje jeszcze dłużej, bo 7 godzin to w sumie niedużo, bo niektóre podkłady testowałam o wiele dłużej. Moja opinia jest, słuchajcie, jak najbardziej pozytywna i jak najbardziej na tak. To tyle, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego, już do zobaczenia. Pa, pa.